Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam na kolejne spotkanie ze mną. Tym razem będziemy badać przebieg zmienności funkcji, ale to funkcji logarytmicznych. Badając przebieg zmienności funkcji, dowolnych funkcji, musimy pamiętać o tych 9 krokach. Krok pierwszy to jest ustalenie dziedziny funkcji. Następnie wyznaczenie miejsc zerowych, oczywiście o ile istnieją. Po czym szukamy przecięcia z osią Y. Następne to są asymptoty. Później ekstrema i monotoniczność funkcji. Następnie punkty przegięcia, wypukłość i wklęsłość. Sporządzenie tabelki. I dopiero na samym końcu, naszym efektem, rezultatem z naszych przekształceń jest narysowanie wykresu funkcji. Czasem ten przebieg zmienności funkcji, to przypominam, jest przebieg uproszczony. Jeżeli funkcja pochodnej pierwszej jest dosyć skomplikowana i nie chcemy już tracić czasu na liczenie drugiej pochodnej, możemy badać przebieg zmienności funkcji na bazie właśnie mniejszej ilości punktów, czyli nie wyznaczamy drugiej pochodnej, nie wyznaczamy punktów przegięcia i nie badamy wypukłości, wklęsłości. Jeżeli tylko jest taka możliwość, że to zrobisz, to ja oczywiście polecam, żeby robić pełny przebieg zmienności funkcji. Funkcja, którą będziemy się zajmować, to funkcja, która powstała właśnie na bazie logarytmu naturalnego. Jest postać f od x równa się x kwadrat razy logarytm naturalny z x. Po pierwsze, oczywiście ustalamy dziedzinę. Pamiętamy, jak to było z logarytmami. Logarytmy, w tym logarytm naturalny, istnieje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy liczba logarytmowana jest dodatnia. Czyli piszemy założenie, że x jest większe od zera. Zatem x należy do przedziału od zera do plus nieskończoności. Czyli taka jest dziedzina. Dziedzina tej funkcji bardzo ważna, tak? Jest to dziedzina, od czego zaczynamy zawsze. Jest to dziedzina, przedział od zera do plus nieskończoności. Następnie punkt drugi to są miejsca zerowe, czyli naszą funkcję przyrównujemy do zera. Naszą funkcję przyrównujemy do zera. I teraz uwaga, albo ten pierwszy czynnik będzie zerem, albo ten drugi czynnik będzie zerem. Jeżeli ja tutaj bym spierwiastkowała, x wyjdzie mi tak czy siak 0, a to jest oczywiście sprzeczne z moją dziedziną. Natomiast tutaj chciałabym zastosować definicję logarytmu. Logarytm naturalny ma zawsze w podstawie e, więc gdybym ja teraz chciała zastosować definicję logarytmu, jak pamiętasz, być może ze szkoły średniej, mamy tak, e do potęgi zerowej, czyli to do tego i ma się równać to, czyli ma się równać x. E do zerowej to jest 1, czyli po prostu x wyszło nam równe 1. Czy może być? Oczywiście zgodnie z dziedziną być może. Punkt trzeci to chodzi nam o przecięcie z osią y. Przecięcie z osią y, czyli musimy sprawdzić f od 0, ale widzimy, że nie da się tego zrobić, dlatego że dziedziną jest przedział otwarty od 0 do plus nieskończoności, czyli piszemy pałusz za, że nie istnieje. Taka wartość nie istnieje, czyli po prostu funkcja nasza nie będzie się przecinała z osią y. Punkt czwarty to są asymptoty. No i teraz oczywiście powinniśmy zacząć od asymptoty pionowej. I teraz uwaga, naszą dziedziną jest przedział od zera do plus nieskończoności, więc ja mogę zbadać, czy czasem nie ma asymptoty pionowej na zerze. Żeby to zrobić, muszę policzyć granicę przy x zmierzającym do zera, bo od zera zaczyna się dziedzina. Tylko uwaga, ja muszę z którejś strony, tylko i wyłącznie z prawej. Dlatego, że przedział jest od zera do plus nieskończoności, czyli od zera na prawo. Z lewej strony nie liczymy, bo to nas nie interesuje, bo to wypada z dziedziny. Czyli od, zero z prawej strony. No i przepisuję sobie tą funkcję, logarytm naturalny z x razy x kwadrat. Jeżeli ja tutaj podstawiłabym sobie, gdybym ja chciała sobie podstawić 0, to mam pewien problem, popatrz. Bo tu będę miała 0, a tutaj będę miała logarytm naturalny z x. I teraz ten logarytm naturalny z x, no ucieka mi, jak pamiętasz, wykres funkcji logarytmicznej, to ten logarytm naturalny z x przy x zmierzającym do 0 ucieka mi w minus nieskończoność. Tak w dół, bo wykres funkcji logarytmicznej był taki. Czyli przy zerze ucieka mi w dół, czyli do minus nieskończoności.
No i teraz mam sytuację taką, że mam 0 razy nieskończoność. Wolałabym, żebyśmy to zapisali w takiej postaci, licząc dalej, chociaż niektórzy sobie to upraszczają, ale porządnie powinniśmy zrobić w ten sposób, że będziemy dążyli do symbolu nieoznaczonego nieskończoność nad nieskończoność, czy też minus nieskończoność nad plus nieskończoność w takiej postaci. Popatrz. Logarytm naturalny z x zostawiam u góry, natomiast to x kwadrat muszę wsadzić do mianownika. Ale ja to wsadzam jako oczywiście odwrotność, prawda? Że jak ja to pomnożę przez odwrotność raz, to mi dokładnie to samo wyjdzie. I teraz jeszcze raz, to ucieka nam do minus nieskończoności, a teraz to będzie nam uciekało do plus nieskończoności. No bo skoro x zmierza do zera, czyli 1 nad tak jakby coś bardzo, 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 bardzo małego, jak to podzielę, to wyjdzie mi bardzo, bardzo, bardzo dużo, czyli zmierza to do nieskończoności. No i teraz mam symbol nieoznaczony, regułą de L'Hôpitala taką granicę sobie policzymy, czyli ja piszę nad tym HP, żeby było wiadomo, że liczymy regułą de L'Hôpitala, czyli liczymy sobie pochodne. Pochodna z naszego tutaj licznika z logarytmu naturalnego to jest 1 nad x, natomiast pochodna zmianą wynika, tutaj mamy x do minus drugiej. Tak? W mianowniku mamy x do minus drugiej, czyli zgodnie ze standardowym wzorem na pochodne mamy minus 2x do minus trzeciej, bo jest x do minus drugiej, minus 2, minus 1 to jest minus 3. No i teraz w zasadzie możemy tutaj sobie dalej pokusić się o to, że będziemy sobie to dalej przekształcać, czyli tak, 1 nad x podzielone przez, ja tutaj zapiszę w takiej postaci, minus 2 nad x do trzeciej, bo jednak wolę wrócić z powrotem, żeby nie było potęgi o wykładniku ujemnym. No i teraz mnożąc przez odwrotność, to będę miała 1 nad x razy x do trzeciej nad minus 2. No i w tym momencie mamy limes przy x zmierzającym do zera z plusem. No i teraz mamy, to nam się troszeczkę skróci, czyli będę miała x do kwadratu nad minus 2. No i teraz już widzimy, że skoro x zmierza do zera, to x kwadrat też zmierza do zera, oczywiście z plusem, ale to i tak nie ma znaczenia, ponieważ jak 0 podzielę przez minus 2, no to mam tak czy siak po prostu 0, prawda? Mam tak czy siak 0, więc można powiedzieć w takim wypadku, że brak jest asymptoty pionowej, bo żeby była asymptota pionowa, przypominam, musiałoby nam wyjść w wyniku tej granicy nieskończoność na plusie bądź na minusie. No to próbujemy w takim wypadku policzyć jeszcze, poszukać asymptoty oczywiście naszej asymptoty poziomej. Żeby to zrobić, muszę policzyć granicę nieskończoności na plusie i tylko tą do minus nieskończoności, jak x dąży, no nie będę liczyła, dlatego że dziedzina mi tutaj ogranicza to. Czyli ja po prostu sobie tutaj zapiszę sobie w takiej postaci i teraz mam tak, to mi ucieka w nieskończoność, widzimy. To mi też ucieka w nieskończoność, bo jeżeli x zmierza do nieskończoności, logarytm też zmierza do nieskończoności, czyli po prostu z tego mi wychodzi po prostu nieskończoność. Zatem brak asymptoty poziomej. Brak poziomej. Próbujemy ukośną, ale wiemy, że na ukośną mamy tutaj limes przy x zmierzającym znowu do plus nieskończoności i to w tej ukośnej było tak, że się dzielimy naszą funkcję przez x. Czyli mi się ten po prostu jeden x skróci, czyli będę miała x logarytm naturalny z x. Ale znowu mam tą samą sytuację. To ucieka w plus nieskończoność, to też ucieka w plus nieskończoność. Czyli jednym słowem mamy tutaj plus nieskończoność, czyli znowu brak asymptoty ukośnej. No tak się składa, że czasem jest tak, że żadna asymptota dla danej funkcji po prostu nie istnieje. Teraz będziemy badać punkt piąty, czyli punkt piąty są to ekstrema funkcji i monotoniczność funkcji. Żeby to zrobić, oczywiście musimy policzyć pierwszą pochodną tej naszej funkcji. No i teraz jest tutaj oczywiście iloczyn, czyli postępujemy zgodnie ze wzorem na pochodną iloczynu. Czyli tak, mamy tutaj pierwszy czynnik i tu drugi czynnik. Robimy w ten sposób. Pochodna z pierwszego czynnika, czyli 2x razy drugi czynnik. Dodać pierwszy czynnik, czyli x kwadrat, razy pochodna z tego drugiego czynnika. Pochodna z logarytmu naturalnego to jest 1 nad x. Czyli mamy 2x razy logarytm naturalny z x. Dodać, tu nam się delikatnie skróci. 1x nam się skróci, czyli dodać x.
Jedynie co mogę zrobić, wyciągnąć x przed nawias. W nawiasie będę miała dwa logarytmy naturalne z x, dodać 1. No i teraz spróbujemy. Warunek konieczny to jest taki, ten pierwszy warunek, że pochodna ma wynosić 0. Czyli ja przepiszę tą pochodną, przyrównam do 0. Czyli albo x będzie zerem, bo tu jest iloczyn, co oczywiście jest sprzecznością bezdyskusyjną ze względu na dziedzinę, albo ten drugi czynnik, czyli ja go przepiszę, będzie zerem. I jak ja to poprzenoszę odpowiednio, podzielę tutaj przez 2, to mam logarytm naturalny z x, to jest minus 1/2. Przypominam, że tu mamy podstawę e, czyli mogę zastosować definicję. Czyli e do minus, zapiszemy, e do minus 1/2, to się równa x. Jednakowoż chyba wolałabym to jakoś inaczej zapisać. Czyli tak, ze względu na to, że jest minus, to będę miała 1 nad, a e do 1/2 to jest po prostu pierwiastek z e. Czyli oczywiście to należy do dziedziny, bo dziedzina to były wszystkie liczby dodatnie. Zatem w tym miejscu możliwe, że będzie oczywiście ekstremum. No to warunek wystarczający. I teraz sobie musimy zapisać. Ze względu na to, że to jest dość skomplikowana funkcja, to ja po prostu przepiszę, że moja pochodna musi być dodatnia, czyli badam znak pochodnej. Oczywiście zgodnie z dziedziną wiem, że to jest dodatnie, no bo moja dziedzina to były x dodatnie, prawda? Czyli tym się nie przejmuję, jak to jest liczba dodatnia, to teraz jaka ta musi być, żeby całość była dodatnia? No też musi być dodatnia, czyli ja zapiszę większe od zera. Jak ja to poprzenoszę, to na pewno zauważysz, że mamy sytuację bardzo tutaj podobną, tylko nie jest równa się, tylko jest większe. Ten logarytm naturalny z x jest większy od minus 1/2. I teraz, ze względu na to, że ta funkcja logarytmiczna, w tym wypadku ten logarytm naturalny to jest funkcja rosnąca, to ja mogę zapisać, że moje x ma być większe w tym wypadku od e do potęgi minus 1/2. To tylko ze względu na to, że ta funkcja jest rosnąca, bo gdyby była malejąca, to byśmy musieli zmienić znak. Czyli po prostu x jest większe od 1 nad pierwiastek z e. Jeżeli chcesz wężyk, oczywiście, że można by było narysować sobie, czyli zaznaczyć 1 nad pierwiastek z e. I teraz to jest funkcja rosnąca, tutaj ten logarytm jest rosnący, prawda? W związku z tym idziemy z góry i mamy minusy, plusy. Jak tobie jest tak łatwiej, to można sobie to zaznaczyć, nie ma problemu, można tak rozbić. I znowu, teraz mamy z buźki wesołej, robi się buźka smutna, czyli w tym miejscu będziemy mieć minimum lokalne, które oczywiście musimy policzyć, czyli liczymy sobie f od 1 nad pierwiastek z e, to się równa, podstawiamy. Czyli jak podstawię, to będę miała, do kwadratu jak to podniosę, to będę miała 1 nad e, logarytm naturalny i w logarytmie naturalnym ja może zapiszę nie tą postać, tylko e do minus 1/2. Ze względu na to, że skoro tu jest podstawa e, to ta minus 1/2 może pójść nam do przodu, i wtedy będziemy mieć minus 1/2e, logarytm naturalny z e przy podstawie, oczywiście e, bo to jest logarytm naturalny, to jest 1, czyli po prostu tyle wynosi ta wartość, w tym wypadku wartość minimalna. Zapiszmy jeszcze, kiedy nasza funkcja będzie rosła, czyli będzie w przedziale 1 nad pierwiastek z e do plus nieskończoności, a malała będzie w przedziale od, w tym wypadku, zera, no bo mamy taki przedział, do 1 nad pierwiastek z e. Pamiętamy o dziedzinie, bo no nie możemy wykroczyć poza dziedzinę. No to punkt 6, czyli musimy sobie znaleźć drugą pochodną, żeby spróbować punkty przegięcia, prawda? Czy są, czy ich nie ma. No więc z tej pochodnej liczymy jeszcze raz pochodną. Czyli pochodna pierwszego to jest 1, razy to drugie bez zmian, dodać to pierwsze razy pochodna z tego drugiego, czyli to będzie 2 nad x. No bo z jedynki pochodna to jest 0, a tu mamy 2 razy 1 nad x, czyli 2 nad x. Czyli to się równa 2 logarytmy naturalne z x, dodać 1 jak to pomnożę i dodać mam 2, czyli 2 logarytmy naturalne z x, dodać 3. No to przypuszczamy, że pewnie punkty przegięcia, jakiś punkt przegięcia będzie. Przyrównujemy drugą pochodną do zera. Przenosimy standardowo
dzielimy, oczywiście wychodzi nam logarytm naturalny z x, to jest minus 3 drugie. I znowu tutaj sobie możemy zapisać to e. I ja zapiszę e do potęgi minus 3 drugie, to się równa x. Myślę, że można by było to w ładniejszej postaci znowu napisać, czyli 1 nad. I teraz e do potęgi 3 drugie. A to jest tak jakby e do potęgi pierwszej i jeszcze e do potęgi 1 drugie. Czyli będzie e pierwiastek z e i to się równa x. Czyli w tym miejscu będziemy mieć ten punkt przegięcia. No bo to jest oczywiście zgodne z dziedziną, no to musimy sobie policzyć. F od, zapiszę punkt przegięcia, 1 nad e pierwiastek z e. To się równa, do naszej funkcji podstawiamy. Jak to podniesiemy do kwadratu, to będziemy mieć 1 nad, tu będzie e kwadrat, a tu będzie e, czyli e do trzeciej, pomnożone przez logarytm naturalny. I jak wstawiam w logarytm naturalny, to ja osobiście wolę podstawić właśnie tą wersję e do minus 3 drugie, dlatego że to minus 3 drugie pójdzie mi do przodu, czyli będę miała minus 3 nad 2e do trzeciej. Logarytm naturalny przy podstawie, no to ten naturalny ma podstawę e z liczby e, to jest 1. Czyli mamy taki tutaj punkt przegięcia. Tu mamy x, a tu mamy y. Dobrze, i punkt siódmy, to od razu sobie tutaj będziemy badać wypukłość, wklęsłość. Myślę, że ja od razu zapiszę tą moją drugą pochodną, że ona ma być dodatnia i może nawet od razu zrobimy sobie tutaj wężyka, bo widzimy, że to też jest funkcja rosnąca, czyli zaznaczę to ten mój punkt, gdzie się przegina. No i też tu są plusy, tu są oczywiście minusy, czyli piszemy funkcja wypukła w przedziale od 1 nad e pierwiastek z e do plus nieskończoności. Natomiast funkcja wklęsła, pamiętamy, że uwzględniamy dziedzinę, czyli od 0 do 1 nad e pierwiastek z e. No i teraz już z takimi wiadomościami możemy spokojnie narysować tabelkę, po czym wykres. Wszystko to, co wyliczyliśmy sobie, przepisałam tutaj na tablicy, oczywiście same nasze rezultaty i teraz na podstawie tych naszych rezultatów stworzymy sobie tabelkę. Tabelka składa się z czterech wierszy. U samej góry są x, później pochodna, druga pochodna i nasza funkcja. I teraz tak, na pewno trzeba stworzyć przedziały na x-ach. I jakie x bierzemy pod uwagę? Oczywiście musimy pamiętać o dziedzinie, czyli na pewno musimy 0 uwzględnić w naszej tabelce. Dalej, miejsce zerowe, mówiłam, że nie musi być w tabelce umieszczone, ale ja zapiszę, że x0 to jest 1 pod spodem, żeby o tym nie zapomnieć. Dalej, na pewno ekstremum musimy uwzględnić, czyli 1 nad pierwiastek z e, tam gdzie osiągnięte jest ekstremum. I jeszcze punkt przegięcia, oczywiście argument, prawda? Czyli 1 nad e pierwiastek z e na pewno musimy uwzględnić. No i teraz, która z tych wartości jest najmniejsza? No bezdyskusyjnie 0, więc 0 zaznaczamy. Dalej, bierzemy przedział od 0 do i następna jest ta liczba. 1 nad e pierwiastek z e. Dalej mamy tą właśnie liczbę 1 nad e pierwiastek z e. Później mamy tą liczbę 1 nad e pierwiastek z e aż do 1 nad pierwiastek z e. Później mamy 1 nad pierwiastek z e i już na końcu 1 nad pierwiastek z e aż do plus nieskończoności sobie leci. Oczywiście, że 0 być nie może, bo jest wyrzucone z dziedziny, ale ja muszę od czegoś zacząć, dlatego to 0, to gdzie zaczynamy, też bym chciała, żeby było zaznaczone w naszej tabelce. Dobra, to patrzymy, gdzie było ekstremum. Ekstremum było w tym punkcie, czyli tu się pierwsza pochodna nam zeruje 1 nad pierwiastek z e. No i teraz, gdzie funkcja rośnie? Właśnie od tego 1 nad pierwiastek z e do plus nieskończoności, czyli pochodna jest dodatnia, czyli znaczy się, że tutaj pochodna ta pierwsza jest ujemna. Teraz punkt przegięcia był 1 nad e pierwiastek z e dla takiego x, czyli tutaj będzie 0. I teraz funkcja jest wypukła właśnie od tego 1 nad e pierwiastek z e do plus nieskończoności, czyli tu są plusy w drugiej pochodnej, a tu jest minus w drugiej pochodnej. No i teraz my musimy to narysować, czyli tak, ja bym może najpierw te wartości uzupełniła, czyli dla 1 nad e pierwiastek z e mamy wartość minus 3 nad 2e do trzeciej, natomiast dla 1 nad pierwiastek z e mamy wartość minus 1 nad 2
E. Oczywiście tu pamiętamy punkt przegięcia, a tu sobie zaznaczmy, że będzie minimum, bo to jest bardzo ważna rzecz, żeby było wiadomo, że jest minimum. I teraz rysujemy funkcję wklęsłą, tak, i malejącą. To o tym uświadczą nam te dwa minusy. Wklęsła malejąca, czyli tak ma wyglądać, wklęsła malejąca, dalej mamy mieć malejącą, ale już wypukłą, czyli maleje wypukle, czyli tak. Dalej, rośnie wypukle, czyli rośnie wypukle, zresztą widzisz, ten dołeczek musi być w tym, i musi być tutaj to nasze minimum, prawda, w tym dołeczku. Minimum oczywiście lokalne. Teraz, co prawda nie ma asymptot, ale granicę bym chciała zaznaczyć, czyli granica przy x zmierzającym do 0 z plusem to jest 0, czyli to znaczy, że 0 z plusem, czyli z tej strony mamy 0, czyli tutaj od 0 będzie nam malała na wartościach. Natomiast jeżeli chodzi o granicę przy x zmierzającym do plus nieskończoności, to widzimy, że ucieka do plus nieskończoności, czyli tu nam będzie sobie wykres uciekał do plus nieskończoności. Teraz możemy już narysować wykres. Będziemy rysować wykres funkcji. Ja tutaj w tabelce jeszcze zapisałam przybliżenia do jednego miejsca po przecinku, żeby tylko mniej więcej sobie oszacować. Czyli tak, 1 nad e pierwiastek z e to jest 0,2 około, 1 nad pierwiastek z e to jest 0,6, no i jeszcze mamy miejsce 0 w 1, czyli ja gdzieś jedynkę może tak zaznaczę, dość dużo, ale specjalnie, żeby się zmieścić. Tutaj mamy, niech będzie 1 nad e pierwiastek z e, dalej mamy 1 nad pierwiastek z e. No i jeszcze na wartościach mamy taką wartość, około minus 0,1, czyli ja zaznaczę, może tutaj niech będzie, czyli to będzie minus 3 nad 2e do trzeciej. I troszkę niżej, ale nie dużo, jest ta wartość, tylko zaznaczę, żeby to może z przesadą, ale chodzi o to, żeby było lepiej widać. Czyli minus 1 nad 2e. I teraz te punkty musimy zaznaczyć, czyli tak, dla tego 1 nad e pierwiastek z e mamy tutaj, może na czerwono zaznaczę, będzie kropeczka. Dalej, dla 1 nad pierwiastek z e mamy tutaj kropeczkę, tak, i jeszcze miejsce zerowe zaznaczmy, czyli dla jedynki mamy 0, tutaj kropeczkę. I teraz będziemy oczywiście musieli narysować ten wykres, tylko problem jest jeden taki, że popatrz, nie ma asymptoty żadnej i dla zera oczywiście 0 jest nieosiągnięte, ale musimy od zera wystartować, czyli ja w tym punkcie muszę dać kółeczko puste, bo ta funkcja chciałaby osiągnąć 0, widzimy dla zera 0 chciałaby osiągnąć, taka była granica, ale wiadomo, że nie osiągnie, dlatego rysujemy kółeczko puste. I teraz najpierw do tego punktu przegięcia rysujemy taki kształt, czyli wklęsła malejąca, no to od tego momentu wklęsła malejąca, następuje przegięcie na wypukłą, ale dalej malejącą i dalej mamy już wypukłą, ale rosnącą. I przechodzi nam oczywiście przez to nasze miejsce zerowe, no bo tak ją mamy, leci do plus nieskończoności, nam ucieka, tu mamy pozaznaczoną tą granicę, która nam wyszła. I ten wykres, który nam tutaj wyszedł, taki dosyć ciekawy właśnie, jest to wykres funkcji y równa się f od x o takim wzorze, jak napisałam u góry. Jeżeli oczywiście ten jeden przykład to jest dla Ciebie za mało, żeby zrozumieć te trudniejsze wykresy funkcji na bazie powstałe na bazie logarytmu naturalnego, w tym wypadku z x, to zapraszam Cię do zakupu mojego kursu online, który możesz otrzymać oczywiście kod dostępu na stronie internetowej www.aikamat.pl. Jeżeli to Ci wystarczy, no to zachęcam Cię do rozwiązywania samodzielnie przykładów właśnie badania przebiegu zmienności funkcji, ale takich funkcji, które gdzieś tam zawierają jakiś logarytm. A ja już tymczasem zapraszam na kolejną lekcję ze mną. Do zobaczenia!